W sobotę 2 lipca od godziny 16 w sali gminy pierwszej Związku Narodowego Polskiego przy 71 Judson Street w Toronto odbędzie się piąty już doroczny piknik Mielczan. Do tańca gra DJ Monka. Podczas spotkania wyświetlane będą filmy o Mielcu. Uczestnicy pikniku proszeni są o przyniesienie smakołyków na wspólny stół. Z okazji jubileuszu stulecia swego istnienia parafia świętego Stanisława Kostki w Toronto zaprasza na piknik w niedzielę 24 lipca do parku imienia Ignacego Paderewskiego przy Highway 27 na północ od Highway 7. Brama otwarta od godziny 10, msza święta o godzinie 12, zabawy dla dzieci, występy artystyczne. W loterii z wieloma cennymi nagrodami można wygrać bilet do Polski. Bar i bufet. Do tańca gra zespół Ed Guca Band i DJ Andrzej. Zarząd Funduszu Dziedzictwa Polek zawiadamia, że w sprzedaży ukazała się książka wydana z okazji jubileuszu organizacji pod tytułem Serce za serce. 25 lat w służbie Polonii Kanadyjskiej. Książkę można nabyć w księgarniach Gazety Przyrąces Wels i Pegas na plaży Wisła oraz pod podanym numerem telefonu. Zarząd Funduszu Dziedzictwa Polek informuje, że Festiwal Chórów Polonijnych odbędzie się 16 października. Zgłoszenia do 15 września pod podanym numerem telefonu. I to wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu Polskiego Studia. Żegnając się z Państwem, życzę udanego weekendu. Do zobaczenia.